O nielegalnych składowiskach odpadów w naszym kraju mówi się wiele. Szczególnie głośno się robi przy okazji każdorazowego pożaru takich miejsc, jak niedawno w Zielonej Górze. Ale i w Koninie takie się znajduje i już kilka razy płonęło, choć na szczęście nie przywieziono na nie groźnych pozostałości chemicznych. Przy tej okazji na ulicy Marantowskiej prezydent Konina Piotr Korytkowski postanowił zabrać głos. Niestety Konin jest dotknięty, jak wiele samorządów, takimi nielegalnymi składowiskami, które pojawiły się na ich terenie. Do czynienia mamy z ponad 400, blisko 500 składowiskami w całym kraju. Wydaje się, że samorządy są osamotnione, jeżeli chodzi o walkę, proszę Państwa, bo jest to walka z mafią śmieciową. Bez włączenia się państwa niestety nie jest to możliwe, abyśmy tą sytuację uporządkowali w całym kraju. Nie mieliśmy do czynienia z nielegalnym składowiskiem na terenie miasta do 2018 roku. Firma Tomy w 2018 roku, 20 kwietnia, uzyskała zezwolenie od ówczesnego prezydenta miasta Konina na składowanie odpadów, ale nie, proszę Państwa, takich, jakie mamy za plecami, czyli odpady typu śmieci komunalne bądź też składowisko zużytych opon. Miała być to tak zwana produkcja paliwa alternatywnego. Szybko okazało się, że jest to zupełnie fikcja, gdyż już wczesną jesienią zobaczono, że tutaj przybyło bardzo dużo śmieci, odpadów komunalnych. Zaczęto gromadzić również opony. W nowej kadencji, po przeprowadzeniu dochodzenia, miasto Konin nałożyło na właściciela tych odpadów grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych. Rozpoczęła pracę prokuratura. Sprawa jest w tej chwili w sądzie. A miasto w tej sprawie występuje jako strona poszkodowana. Jednak w kwestii ewentualnego zlikwidowania składowiska nie ma żadnej możliwości. My jako miasto nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić. Z kilku powodów. Po pierwsze, ten teren nie jest terenem miasta. Jest to właściciel, który wynajmuje firmy Tomy, firma Imperia Group, część działki, swojej działki, gdzie zlokalizowane są odpady, nielegalne odpady. Czyli miasto w tym momencie operować nie może na cudzym gruncie. Kolejną rzeczą jest to, że nie jesteśmy w stanie uprzątnąć tych odpadów z własnego budżetu. Na samym początku, proszę Państwa, kiedy pojawiły się te odpady, zaczęliśmy szacować w przypadku, gdyby miał zagospodarować ten teren, te odpady MZGOK, nasza spółka komunalna. Wtedy już były to kwoty szacowane na 40 milionów złotych. Biorąc pod uwagę upływ czasu od 2018 roku do 2023, mamy ponad 5 lat. Także podejrzewam, że zwiększyłaby się to kwota o kilkadziesiąt milionów złotych, jeżeli chodzi o uprzątnięcie tych odpadów. Bez wsparcia państwa, bez rozwiązań systemowych, żaden samorząd nie jest w stanie samodzielnie zagospodarować, uporządkować składowiska odpadów. Są to różnego rodzaju odpady, odpady niebezpieczne. My na szczęście, bym powiedział, nie mamy tutaj odpadów płynnych, niewiadomego pochodzenia. To, co zostało zdiagnozowane przez nasze służby, ale i WIOŚ, stwierdzono, że jest tutaj, są tu gromadzone odpady pochodzenia komunalnego oraz opony. Także wiemy, w jaki sposób to zagospodarować, natomiast kosztuje to bardzo duże pieniądze. Generalnie samorządowcy podkreślają, że po pierwsze nie stać ich na pokrycie kosztów wywiezienia i unieszkodliwienia pozostawionych przez prywatne firmy odpadów, a po drugie nie zamierzają w ten sposób finansować przestępczej działalności mafii śmieciowej, która dorobiła się na tym procederze. Poza tym w przypadku Konina jest jeszcze jedno poważne zagrożenie. Tu przez tą działkę przechodzi rurociąg średniego ciśnienia gazu ziemnego, który jest główną magistralą dostarczenia gazu do zakładów przemysłowych. Stąd bardzo nasze daleko idące zaniepokojenie związane z tym, że
W przypadku kolejnego pożaru będziemy mieli kolejne niepokoje związane z różnymi sytuacjami, które mogą zdarzyć się, jeżeli chodzi o wybuch pożaru i oddziaływanie temperatury ognia na rurociąg, który jest tutaj położony. Prezydent Korytkowski przyznał, że nieraz już wysyłał do Warszawy pisma w sprawie składowiska. Dzisiaj podpisałem kolejne pismo w sprawie, bo tych pism było wiele i do sądu, i do prokuratury, i do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dzisiaj również podpisałem do pani minister pismo przypominające o tym, że nielegalne składowisko odpadów jest również w Koninie. Z prośbą, podkreślając między innymi to, że to są odpady, które już są od 5 lat zgromadzone, że jest tutaj rurociąg, gazociąg gazu ziemnego, że jest to naprawdę bardzo niebezpieczna sytuacja, której w pierwszej kolejności trzeba zaradzić, bo 3 pożary, nie chciałbym, żeby wybuchł kolejny, który by doprowadził do naprawdę potężnej tragedii, jeśli dojdzie do połączenia ciepła, ognia i gazu. Proszę Państwa, apeluję do wszystkich rządzących, tych, którzy są w stanie zabezpieczyć tego typu składowiska w kraju, myślę tu o rządzie, aby pomógł samorządom, gdyż sami nie jesteśmy z wielu powodów uporać się z nielegalnymi składowiskami. Wszyscy, którzy zmagają się z takim śmieciowym problemem na terenie swojej gminy, czekają zatem na odgórne podjęcie decyzji, aby tę trudną sytuację systemowo rozwiązać.